Dzień dobry, Piotr Surmaczyński, dzisiaj na pół żywo z Londynu, bo nagrywamy ten program z Katarzyną Szumlewicz z Warszawy. Będziemy rozmawiali o atofeminizmie, a sprawie polskiej. 30 minut piachu, startujemy z czasem. Zobaczcie czołówkę i po czołówce już z panią Katarzyną, doktor Katarzyną Szumlewicz rozmawiamy o patofeminizmie, a sprawie polskiej. Dobra. Witam, jest już z nami Katarzyna Szumlewicz, doktor pedagogiki z Uniwersytetu Warszawskiego, a ja z Londynu. Właśnie, takim pretekstem do naszej rozmowy miały być te wydarzenia związane z tą taką, no powiem to brzydkie słowo, na G burzy, tak, związanej z panem Marcinem Kąckim, dziennikarzem, który zrobił taki ala Bukowski artykuł, tekst, felieton, takie wyznanie właśnie, taki autobiograficzny tekst, dlaczego jest taki zły. Tekst był taki sobie, trochę nudny i długi, ale sprowokował, żeby nie używać zbytnio słowa patofeministek, to takich ortodoksyjnych feministek, takich bardzo zagorzałych, takich mocnych, tej trzeciej fali feminizmu, do pewnych ataków, do rozmowy o wojującym feminizmie. Ja bym nie chciał teraz tutaj analizować tej sytuacji, ale zastanówmy się, czy nie jest to tak, że jest to jakby taki wojujący matriarchat, który ma zastąpić ten patologiczny patriarchat. Może nie aż tak prosto, ale odniosę się do sprawy Kąckiego. Ona się właściwie z dnia na dzień zmienia, bo to było też przedziwne wydarzenie, że najpierw wszyscy w Wyborczej byli zachwyceni absolutnie tekstem Kąckiego i w ciągu dwóch dni stali się nim przerażeni. W tym momencie już go nawet analizować się nie da, ponieważ go w ogóle nie ma, on został usunięty. No tutaj z takich niebezpiecznych dla mnie rzeczy, czy niepokojących, czy nawet jakoś tam antyfeministycznych, dla mnie należy wymienić to, że wszystko się praktycznie rozgrywa w symbolach i w takim piętrzeniu jakby pewnej przesady. Tak, dla mnie tekst Kąckiego, ja go przeczytałam jeszcze jak był dostępny, tekst Kąckiego mi się wydał strasznie grafomański. W ogóle jestem uczulona na mężczyzn, którzy opowiadają o sobie, jeszcze na dokładkę o sobie. Nawet nie sądziłam, że to jest o tym, jak bardzo jest zły, tylko o tym, jak bardzo jest interesujący. No, tam coś było o tym, że on tam nie dość te kobiety kochał, czy niedobrze je kochał. No mniejsza z tym. Okazało się, że jego stosunek do kobiet był, no, można użyć słowa, jakoś tam obleśny. To słów mocniejszych, jak gwałt, jak kultura gwałtu, jak jakieś... Nie, przepraszam, nie użyto słowa gwałt zdecydowanie, ale użyto słowa kultura gwałtu, ale pewnie się zgadzam, że tekst był grafomański, to znaczy moje wrażenie było takie, że był pospieszny i jakby go jeszcze 4 razy przeczytał i troszkę poprawił, to tekst byłby taką bukowszczyzną. Mój neologizm. Tak, no, bukowszczyzna czy millerszczyzna, bo tam też takie były fragmenty, no to już taki, to już nie jest poetyka dzisiejszego czasu, więc dla mnie ten tekst był taki dosyć dziwaczny, zwłaszcza, że był tam na, że on był na tej na stronie głównej. Mniejsza z tym, później zaczęły być mnożone różne oskarżenia, które były za duże, choć on rzeczywiście... No dobra, to przepraszam Kasiu, że ci wejdę, bo mogą niektórzy widzowie nie wiedzieć, o co jest ta burza. To znaczy pan Kącki napisał taki tekst osobisty, mówiliśmy już jaki, i jedna pani... Będziemy mówić, żeby nie pogłębiać jej traumy, mówić o niej ofiara Kąckiego, bo za kogoś takiego się uważała. Pani ofiara przyznała, że Kącki kiedyś bez jej zgody, w jej obecności się onanizował.
potraktował jej nie jako niebyłe, tutaj cytat. No i to spowodowało w niej głęboką traumę i ta trauma spowodowała, że dopiero po około 7 latach ona opowiada o tej sprawie i generalnie za ten czyn sprzed 7 lat, za tą masturbację publiczną, pan Kącki został w cudzysłowie oczywiście ukrzyżowany, czyli porównywano go do pedofilii, właśnie do, tak jak mówiłeś, kultury gwałtu. Do Weinsteina widziałam porównanie, tak. No tak, co moim zdaniem też było grubo, grubo przesadzone. Ja mam wrażenie, że on bardziej niż Bukowskim czy Millerem chciał być chyba Hankiem Moodym z Californication takim. Chciał być kimś, kto ma ogromną charyzmę, jeśli chodzi o kobiety. Powiedzieć o prawdziwości bądź nieprawdziwości tego, no pewnie jest tutaj jakaś prawda, no jeżeli to zostanie zgłoszone do sądu, to dowiemy się dokładnie jaka. On teraz twierdzi, że to było u niego w domu, no nie zmienia to jakby kwalifikacji, że jest to rodzaj molestowania, niemniej jednak nie jest to już na przykład obnażanie się w redakcji, też taka opinia była rozpowszechniana, no nie mówiąc o tym, że nazywano go na przykład oprawcą. No, to tak, jego... oprawcą, bo oprawiał ramki. Tak, zdjęcie. To są bardzo duże słowa, ale ja chciałam o czymś innym, bo to jest już druga taka sprawa. To jest już określane jako polskie Me Too i to się skończy podobnie jak to pierwsze Me Too, czyli to Me Too z Jakubem Dymkiem, który owszem zachowywał się obleśnie w stosunku do kobiet, niemniej jednak żadnej nie zgwałcił. No i tutaj te kwalifikacje, bo mamy sporo rzeczy w naszej kulturze, które są obleśne, no na przykład to, co tam Kącki rzekomo jej powiedział, tak, jak będziesz po 30, to będziesz tam z każdym chciała. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo oni to źle interpretują. Kącki się żalił, bo on już jest po 30 i to grubo, by chyba no dobiega 50. Tak? Chyba, tak, to on mówił z własnego doświadczenia, kochana, popatrz, łap to życie, jak będziesz... Nie wiem, czy to nie jest z kolei jakaś taka wybielająca go interpretacja, niemniej jednak jest to obleśne. Ale przepraszam, to jest klasyka polskiej literatury, ale później jej wychudło, bo już była stare pudło, no to przecież... Nie Kącki napisał, tak? No nie Kącki, ale jest to obleśne, no więc tutaj mamy rzeczywiście mnóstwo. To jest sprośne. To jest sprośne, nie zgodzę się, że to jest obleśne. No, znaczy jest to też nieprawdziwe, tak? Kobiety po 30 nie są stare. No ale dobrze, znaczy chodzi mi o to, że mamy ileś tam jakichś powiedzonek, ileś obrzydliwych sposobów reagowania na kobiety, których kobiety nie lubią, między innymi jakieś takie kompulsywne podrywanie każdej, która jest w promieniu, nie wiem, 50 metrów. I tu się zgodzę, że tę kulturę trzeba krytykować, natomiast sprawa jest tego typu, że jeżeli kogoś nazwiemy jakoś, no to trzeba to jakoś udowodnić. I tutaj te słowa są za duże. Nie ma afery, to nawet nie jest aferka. I skończy się to, jak moim zdaniem, niekorzystnie dla feminizmu, w sensie, że wytoczył wielkie armaty na rzecz, która, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jakiego formatu. Czegoś takiego miała traumę, która ją tam trzymała 7 lat i po 7 latach przyszły inne 7 lat i ona, że tak powiem, już jej ta trauma na tyle przeszła, że mogła zawalczyć o sprawiedliwość, tak? Ale z drugiej strony weźmy pod uwagę cały... Wydaje się to nietraumatyczne, ale ludzie mają... Ale nie, bo to nie o to chodzi, powiedzmy znaczy, o kontekście, Ja też za tą panią, mówiąc szczerze, nie przepadam, ale tutaj jest taka sprawa, no że... Kącki przepadł.
że jakby ktoś się masturbował w mojej obecności, rzucając mi jakieś tezy, że za chwilę będę stara, to nie wspominałabym tego dobrze. Czy można nazwać to traumą, czy nie? No jest on jakoś tam spalony w sensie takiej fajności, no bo on przecież chciał być bardzo fajny, on tam walczył. Ja myślę, że on się skomiksował troszeczkę, bo no tak bo jak w Polsce już mówiliśmy... się ofiary. Ogólnie jak się ktoś ubierze w jakieś tam szaty ofiar, to na pewno jakiś fan klub znajdzie. W tej sprawie mnie ciekawi to, że następuje pewna taka inflacja słów i ona jest obecna też w różnych innych kwestiach, że zamiast wprost powiedzieć, co nam się nie podoba, no to się robi z tego traumę na przykład, co jest jakby już za dużym słowem. I to widzę wszędzie. I tutaj tak porównując tę wielką aferę agorową do innych rzeczy, to widziałam program Krzysztofa Stanowskiego o Jakubie Rzeźniczaku, też wtajemniczając tutaj widzów, co tam się stało. No Rzeźniczak najpierw zwierzał się w mediach, że matka jego dziecka była escort girl, a potem powiedział, że nic do tego dziecka nie czuje, czyli chlapał jęzorem tak zupełnie bez sensu. No i go Stanowski wziął i tak ochrzanił porządnie. Moim zdaniem ochrzaniać w takiej sytuacji powinien właśnie feminizm. To jest tropienie naprawdę obrzydliwych zachowań męskich, w których no facet się po prostu przyznaje, że płodzi te dzieci, ale już nie ma czasu się tam nimi później zainteresować, bo się zakochuje w jakiejś nowej pani. No i to było, no i tutaj nie było całych tych jakichś takich wyolbrzymień, tak? Jakichś tam gwałtów, traum, takich rzeczy, tylko po prostu go ochrzanił i wiadomo za co. I to mi się podoba, chociaż żałuję właśnie, że żeby to było wysłuchane, to musi to powiedzieć mężczyzna, bo dla mnie to jest właśnie rola feminizmu, żeby wskazywać na to, że facet, no zrobiłeś dziecko, to się weź zatroszcz o to dziecko, nie chodź po różnych redakcjach i nie mów, że masz gdzieś twoje dziecko, nie gadaj na jego matkę jakichś dubów smalonych, jeżeli chodziłeś do prostytutek, to nie świadczy o tobie dobrze, no to jest jakieś takie... Zaraz, stop, wielkie stop. Pani doktor, przede wszystkim feminizm, ten współczesny, ten patofeminizm, on stara się, że tak powiem, ikonizować czy gloryfikować pracę seksualną. I teraz tak, nie możemy powiedzieć, że kobieta, która jest sex workerką, tak, jest dobra i to jest normalna praca, ale już jej klient jest zły i powinien się wstydzić tego, że korzysta z tej dobrej kobiety, która za pieniądze, która też zresztą z niego korzysta. Tutaj trochę się ten temat wiąże, bo nasza ofiara, od której zaczęliśmy, ofiara pana Kąckiego, była tak zwaną dziennikarką wcieleniową i musicie wiedzieć, że wcieliła się w call girl albo w nie, go-go dancerkę, tak, i tańczyła jako go-go dancerka, go-go, czyli bez ubrania, w klubie warszawskim i w ten sposób zdobywała materiały. Nie wiem, co zrobiła z pieniędzmi zarobionymi. W tej pracy podobno się dobrze zarabia, ale w każdym razie, no właśnie, ta kobieta straumatyzowana tym jednym panem w średnim wieku, który się przed nią organizował, nie miała tej traumy, kiedy jakby pracowała, swoje zadania dziennikarskie wykonywała. I ktoś oczywiście powie teraz, że to okrutne, co mówię, że jest bezczelne i złe, ale trochę to zależy ten wiek na przykład, bo z punktu widzenia mojego, 30-letnia kobieta jest młoda, ale jak miałem 20 lat, to 30-letnie kobiety były dużo starsze ode mnie i wydawały się starsze. Co Kąckiemu w głowie się działo? Możemy powiedzieć tak, że rolą tego feminizmu, który, tak powiem, legitymizuje pracę seksualną, żeby potępiał faceta, który jakby, który tworzy popyt, tak. Popyt to by tworzył, jakby płacił, ale nie, ale tutaj... Ale to on tej call girl, której zrobił dziecko, nie zapłacił?
Nie, no z rzeźniczakiem tak, może zacznijmy od tego, że Stanowski potępia prostytucję, on nie jest żadnym tutaj feministą trzeciej fali. Ta ofiara Kąckiego rzeczywiście robiła to dziennikarstwo tak zwane wcieleniowe i napisała książkę wychwalającą sex work, pełną jakichś wyssanych z palca historii, jak wspaniale to podmiotawia kobiety. No ogólnie stanowisko feminizmu, tego takiego prawdziwego jak dla mnie, jest takie, że prostytucja czy pornografia, które w tym momencie są, no zwłaszcza pornografia, no jest niezwykle w ogóle rozwijającym się biznesem, to jest w ogóle nic w porównaniu z tym, znaczy te 30 lat temu, kiedy były te sex wars, feministki się kłóciły między sobą o cenę pornografii, to było w ogóle coś innego. Teraz ta pornografia jest znacznie gorsza i te osoby do niej sięgają. A tutaj przychodzi taki pseudofeminizm, taki feminizm trzeciej tam czy czwartej fali, który mówi, że to kobiety upodmiotawia. No prawdziwy feminizm mówi, że rzeczywiście przemysł seksualny, czyli i pornografia, i prostytucja jest... kobiety są jego ofiarami, to nie tylko te, które tam pracują, ale także te, przez które mężczyźni później je traktują tak, jak zobaczyli to w filmie pornograficznym, czyli często bardzo brutalnie, no bo pornografia się też brutalizuje, bo tak działa uzależnienie od pornografii, więc rzeczywiście feminizm nie uważa za winne kobiet, które się tym zajmują. To jest najczęściej kwestia po prostu deficytów ekonomicznych. Zresztą w ogóle zajmowałam się historią prostytucji, dokładnie jak się przedstawiało prostytucję w literaturze XIX wieku i początku XX, to tam były takie wiadomości, które ja później sprawdzałam po prostu jako dane, że te kobiety wszystkie były, prawie wszystkie były matkami i wszystkie przybyły ze wsi, tam do Paryża czy do Londynu, więc one po prostu w ogóle nie miały pieniędzy, a w tych fabrykach czy innych miejscach, czy jakieś tam szwaczki, czy coś takiego, no to tam się bardzo, bardzo mało zarabiało. Więc taka jest geneza tak zwanej pracy seksualnej i to, co tam ta kobieta pisze, czy jakieś inne, no bo takich jest sporo, no to jest po prostu nieprawda. No takich osób, które naprawdę by na tym dobrze wyszły finansowo, już nie mówię psychicznie, jest bardzo mało i jest to pewne oszustwo, ale to nie jest jedna rzecz. Ale ja przepraszam, że znowu wejdę, bo bardzo mi się podobało określenie wyssane z palca, ja bym to jakby zmienił trochę. Ale w każdym razie zgadzam się z taką opinią, że no trudno, że nie trzeba się wcielać, powiedzmy, w krowę, żeby pisać o mleku, czy badać mleko, tak? Tak samo jakby chyba podejście takie, że tak powiem, empiryczne do kwestii prostytucji daje fałszywy obraz, albowiem to chyba jest indywidualna sprawa, bo rzeczywiście zgodzę się, że mogło tak być, że większość kobiet w tym XIX wieku robiła to z przyczyn ekonomicznych, bo był taki drapieżny kapitalizm, ale czy lepiej było być prostytutką, czy lepiej było być wykorzystywaną szwaczką, czy szwaczki, czy pokojówki, czy aktorki w końcu miały lepszy status? Myślę, że po prostu XIX wiek był strasznie antykobiecy, ale z drugiej strony, no przecież... Oczywiście, że lepiej było być prostytutką. Nie, no to w ogóle nie ulega wątpliwości, jeżeli chodzi o jakieś pieniądze na przetrwanie, to w porównaniu z tymi zarobkami kobiet, które były jeszcze niższe niż zarobki mężczyzn, a mężczyźni się przecież angażowali w ruch socjalistyczny ze względu na to, że ich zarobki na nic nie wystarczały, te robotnicze, a kobiety jeszcze zarabiały o jakąś 1/3 mniej, to jak kobieta była bez męża, on na przykład zmarł, odszedł, albo miała dziecko nieślubne, to ona z takiej typowej pensji kobiecej w którymkolwiek z tych zawodów, jeżeli jej nie wyrzucili ze względu na to dziecko, jej po prostu nie było stać na utrzymanie tego dziecka. Zwyczajnie jej nie było stać. Prostytucja była jedynym opłacalnym zajęciem dla kobiet, które
które nie miały mężów, tak? Ale to też jakby spełniało olbrzymią funkcję społeczną. Jest taka praca, nie pamiętam autora, ale o tym, jak duży pozytywny społeczny wpływ miała prostytucja w Stanach Zjednoczonych na początku zdobywania tego dzikiego zachodu, bo jakby seksualność jest rzeczą naturalną i ludzie mają potrzeby seksualne, nawet księża. I gdyby te kobiety nie dawały tych usług, to po prostu prawdopodobnie byłoby gorzej tym mężczyznom, którzy kopali złoto, budowali kolej w Ameryce, tak samo w każdym innym kraju, tak? Marketanki na froncie powodowały, że żołnierze lepiej walczyli i byli, powiedzmy, generalnie. To jest takie koncentrujące się wokół mężczyzn podejście. Bo to są naczynia połączone, to znaczy sama stwierdziłem. Nie, ale zakładamy, że kobiety potrafią się całe życie ograniczać do jednego partnera, czy tam w ogóle ograniczać, natomiast że mężczyźni nie mogą. To tak nie jest. Ja tego nie powiedziałem, przepraszam. No, ja podejrzewam, że nawet ofiara pana Kąckiego nie ograniczyła się tylko do tego jednego zdarzenia, bo przecież wcielała się w różne role. Ja tam nawet miałem w pewnym momencie takie podejrzenie, czy ona się nie wcieliła w ofiarę, żeby napisać z punktu widzenia ofiary ten artykuł. No ale to już jest bardzo spiskowa teoria. Nie ma co jej podejrzewać. No, pewnie jakieś tam dochodzenie to wykaże. Co do prostytucji, no tutaj feminizm od początku prostytucję krytykował jako właśnie takie skupienie się na męskiej seksualności, na seksualności mężczyzn, przecież w większości żonatych, którzy uważali, że no należy im się zarówno żona, która tam wszystko zrobi w domu, jak i jakaś tam seksworkerka, tak, więc to jest jakieś myślenie przeszłości, które mam nadzieję feminizm zmienił, ale tu przychodzi taki patofeminizm, czy tam pseudofeminizm, który mówi, że ta prostytucja jest dla kobiet niesamowicie atrakcyjna. No tak nie jest. To jest... No ale nie, bo oprócz tego jednocześnie potępiając klientów tych prostytutek. Ja powiem szczerze, ja potępiam klientów, potępiam takie przekonanie, że kobiety są takim towarem, który mężczyzna sobie może kupić. Mnie się to w ogóle bardzo nie podoba i to pogarsza i sytuację taką społeczną kobiet dorosłych i sytuację taką godnościową powiedzmy nastolatek czy dziewczyn. To jest okropny komunikat. To jest komunikat, że kobieta jest takim czymś, co jest ważne, kiedy jest atrakcyjna, a kiedy nie jest atrakcyjna, to jest nieważne. To jest jakieś wielkie kłamstwo. No. Myślę, że prostytucja nie polega na kupowaniu człowieka, tylko na kupowaniu czasu człowieka. Kobiety, mężczyzny też. Nie wiem, czy to z tobą spierałem się jakiś czas temu o ten film z Emmą Thompson, która była z kolei starszą panią, która wynajmowała sobie młodego faceta. Mnie się ten film nie podobał, bo on też wychwalał prostytucję i ja nie przepadam za takim komunikatem. To nie jest tylko kupowanie czasu, to jest kupowanie jakby intymności czyjejś, która nie powinna być na sprzedaż. No ale jak się idzie do psychologa, nie kupuje się intymności, jak się idzie do księdza wyspowiadać, nie kupuje się... To się o sobie mówi, a ten ksiądz nam nic o sobie nie opowiada. Ale w prostytucji jest podobnie, to znaczy prostytutka koncentruje się, przynajmniej teoretycznie, tak, na potrzebach swojego klienta i nie daje nic z siebie, nie opowiada mu o żonie, o mężu, dzieciach i innych rzeczach, tylko na ogół jest to tak, że ona po prostu sprzedaje swój czas i ten klient korzysta z tego czasu albo fizycznie, albo też się wygada, albo cokolwiek zrobi, albo po prostu poczuje się atrakcyjny przez 5 minut.
Nie tam, jak czasu. No to czasu to my teraz sobie poświęcamy czas, rozmawiamy. To nie jest Czyli to ja samo. Jestem twoją. No to nie jest to samo, bo to jest, no to jest używanie czyjegoś ciała. Ja bym raczej to porównała do oddawania, nie wiem, nerki komuś, tak? No nie, to, ale to w każdym razie nie oddasz 10 nerek dziennie, tak? A tylu klientów może, czytałem też w gazetach, może mieć prostytutka, ale... No to nie wiem, do transfuzji, tak? No to jest oddawanie po prostu swojego ciała do użytku komuś innemu. Ciało nie jest, no, generalnie nasze funkcje seksualne, być może nawet kobiet bardziej niż mężczyzn, są, wymagają pewnego komfortu. No z jakimś klientem nieznanym tego komfortu nie ma i o ile kobieta nie ma jakiejś parafilii, a kobiety mają parafilię bardzo rzadko, te kinki tak zwane. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy są praktycznie wszystkimi przedstawicielami osób z parafiliami. No więc kobieta, która nie ma takiej parafilii, że chce mieć 10 partnerów dziennie, czy coś takiego, to dla kobiety jest to bardzo duży dyskomfort. Dlatego, i to jest tajemnicą Poliszynela, no, prostytutki zwykle ćpają, zresztą te aktorki porno również. I to jest. No ale to jest jakby takie... nie można tego łączyć. Ćpają wszyscy, tak? Niezależnie od tego, jaki zawód. Lekarze nie ćpają. Ćpają. Nie, no lekarze ćpają, kierowcy ćpają, ćpają, piłkarze ćpają, tak? Ćpanie znaczy, nie, jest. Nie, no, ale tutaj ja to nie jest... ćpam. To jest, ja też nie, to jest po prostu bardzo obciążające i to zakłada no, bardzo duże takie przełamywanie siebie, bo to jest... No ale dobrze, to dochodzimy, przepraszam, że wrócimy do tego tematu. Skrzywdzona przez Kąckiego ofiara jakiś czas później idzie z ulicy do Onetu, proponuje, napiszę wam tekst o życiu prostytutek z punktu widzenia prostytutki, w którą się wcielę, i idzie do tego klubu GoGo i realizuje, tutaj mówię eufemistycznie, swoje zadanie dziennikarskie, przy czym prawdopodobnie też zarabia trochę pieniędzy, opisuje to i teraz tak, moim zdaniem... To jeszcze nie jest to, bo to jest pod tym parasolem sex worku, ale striptease to nie jest coś takiego jak stosunek seksualny. Przeczytaj jest... książkę. To nie jest warte przeczytania, ale to jakby nie będę streszczał tutaj, żeby nie spoilerować, ale... Czasy... Dla mnie tutaj rzeczą, która budziła mój opór, zresztą nie tylko u niej, jest to, że jest to traktowane jako jakaś emancypacja kobiety i że ta książka jest taka strasznie proprostytucyjna. Mnie w ogóle nie razi to, że ona się tam w kogoś wcieliła, no bo rzeczywiście dziennikarz powinien, ale to, że ona tak to wychwala i ona tak to wychwala na przykład mojej córce. Więc tutaj to mnie razi, a nie to, co ona zrobiła, bo ja nie jestem też pruderyjna, tak? Ja w ogóle nie potępiam ludzi za to, co oni... Nie, ale nie, bo widzisz, bo nie złapaliśmy wspólnego punktu, bo mi chodzi o to, czy w momencie, kiedy ona jest w stanie, że tak powiem, poświęcić się i wykonywać tą pracę dziennikarską po wcieleniu się w rolę tej stripteaserki, jakkolwiek tam, i nie przeżywa traumy, bo robi to za pieniądze, dla pracy, jest pełna zgoda i takie inne rzeczy, a jednocześnie... Jakiś czas wcześniej przeżyła coś takiego z panem Kąckim i dla niej była to trauma. I czy to się twoim zdaniem trochę nie wyklucza? Tutaj będę bronić postaci, za którą naprawdę nie przepadam. Jeżeli tańczę, powiedzmy, nago, to jest to jakiś mój wybór. Jeżeli ktoś się przy mnie masturbuje, to nie jest mój wybór, więc tutaj jest... Przepraszam, no znaczy umówmy się, jest kilka rzeczy, które można zrobić, jeżeli nie chce się, żeby ktoś się przy tobie masturbował. To znaczy pierwsza sprawa, to można wyjść, druga sprawa, można zamknąć oczy, ci już się tego nie widzi. I może oczywiście spłycam to, ale umówmy się, w klubach GoGo nie chodzi się po to, żeby patrzeć na rozbierające się panie.
Tak, jest jakby druga strefa, o której nie mówimy, prawda? Chyba nikt się nie masturbuje, tak. Oczywiście, że się masturbuje, otwarcie. I to się nazywa prywatny taniec. Nie wiem, trudno mi jest się wypowiedzieć, ale... To też, proszę się wcielić w faceta i iść. Nie, no po prostu, no to nie jest tak, że jak ktoś wobec mnie robi jakieś gesty, ruchy, które mi jakoś obrzydzają, no to ja mogę iść, zamknąć oczy albo coś takiego, bo też mam swoją jakąś... cielesną integralność i nie powinien przy mnie takich rzeczy robić. My jako nastolatki wymyśliłyśmy coś takiego, że jak byli jacyś ekshibicjoniści, to po prostu im mówiłyśmy z czym do ludzi i facet się zwijał. To równie dobre, równie dobre. Więc no tutaj... No ale nie, no chciałam powiedzieć, że ja bym właśnie wskazała na to, że należy ograniczać ten popyt, zamiast coś tam wymyślać, że to jest dla kobiet jakieś tam zajęcie, które im dodaje jakiegoś społecznego splendoru, bo nie jest, bo jest ono i upokarzające i źle wpływa na psychikę, bo jest to właściwie, no jak, no wiadomo, że traumatycznym, naprawdę wywołującym PTSD zdarzeniem jest gwałt, no ale jeżeli nie chcemy z kimś seksu, no to to ślady psychiczne tego są właściwie takie jak gwałt, czyli jest to niechciany kontakt fizyczny. Ja po prostu nikomu nie życzę niechcianego kontaktu fizycznego, tylko że mężczyźni w większości tego w ogóle w życiu nie zaznali i nie są w stanie sobie tego wyobrazić, co to jest, gdy ktoś nas po prostu używa jako, no jako jakiegoś swojego przedmiotu do masturbacji, czy tam spuszczenia napięcia, tak? Więc tutaj widzę, no znaczy dla mnie ten feminizm, proprostytucja i kilka innych rzeczy tutaj wchodzących w grę, że na przykład wszystko jest naszym wyborem i wszystko jest, jak kobieta wybierze, to jest dobre. Albo te takie, no to z tą strzępką, tak, to te jakieś takie czary-mary rzekomo feministyczne, bo się we wszystko wtryni, jakieś waginy i jakieś takie rzeczy, no to nie jest feminizm. Feminizm generalnie jest po to, żeby no jakoś w najlepszej wierze, opierając się też na swoich doświadczeniach, na tym, co się czytało, na tym, co się wie, na tym, co się przebadało, żeby stwierdzić, co będzie korzystne dla większości kobiet. I tutaj oczywiście nie wykluczam, że są takie, dla których przyjemne są różne dziwne rzeczy, no właśnie na przykład zachowania Kąckiego, tak. Tak, no jakieś obsługiwanie jakichś fantazji męskich, które nam się generalnie zupełnie nie podobają, albo ci mężczyźni nam się nie podobają, albo coś takiego. To jest po prostu niekorzystne dla kobiet, tak samo jak no, na przykład możemy powiedzieć, to jest anoreksja, czyli odchudzanie się w nieskończoność, aż się jest bardzo, bardzo chudą i się wygląda jak szkielet i dla niektórych to jest radość, no ale wiemy, że to jest nietypowe i jakoś tam zaburzone podejście. No więc oczywiście, że jestem tutaj jakoś tam normatywna i wydaje mi się, że po prostu zachęcanie do prostytucji, czy zdejmowanie odium z prostytucji, czy jakieś wychwalanie jej, no bo ta dziewczyna nie zrobiła tego, to nie był reportaż po prostu, bo reportaż ja bym chętnie przeczytała. Reportaż jest byłby dla mnie ciekawy, jak rzeczywiście wygląda życie no, takiej dziewczyny sprzedającej usługi seksualne. Najlepiej by to było zbadać prawdopodobnie tańszą prostytucję, droższą prostytucję, jakieś różne
jakieś różne jej obszary, poprzeprowadzać wywiady, można się jej wcielić, no i to by było ciekawe, ale to była przecież książka totalnie z tezą. To była książka z tezą, że prostytucja jest dobra i że to jest w ogóle super fajne i że nawet i tam mąż był dumny z jakiejś dziewczyny, a inna zarabiała 50 tysięcy miesięcznie, a jeszcze innej coś tam z zagranicy jakiś klient przywoził. I to jest takie lukrowanie. I tutaj, że wrócę do tego Stanowskiego, który no generalnie nie jest przedstawicielem jakiegoś myślenia progresywnego, raczej jest konserwatystą, a no mówi to, czego w tym feminizmie takim, nie wiem, z okolica Gory czy innych rzeczy, no w ogóle się nie znajdzie, no bo on potępił to promowanie sex worku między innymi przez tę autorkę, ale tych autorek było mnóstwo i autorów. No tak. Zgłosić weto, to, że on jest w czyimś tam odczuciu zdolnym dziennikarzem, czy nawet sympatycznym człowiekiem, a ona jest powiedzmy niesympatyczna i zmienia zdanie i tak dalej, to nie zmienia faktu, że jeżeli się okaże, że to zachowanie było prawdziwe, no a pewnie się tak okaże, ona tam twierdzi, że to nagrała, to okaże się, że on po prostu no, przekraczał jej granice. No i tutaj należy uczyć mężczyzn jednak tego, że tak granic nie powinni przekraczać, bo naprawdę no, kobieta musi być zainteresowana czyimś przyrodzeniem, jeżeli się chce jej pokazać, bo to nie jest tak, że to sprawdza, tylko i tutaj no, znaczy tak, no ona jest, no zgodziliśmy się, że ona jest tutaj ofiarą jakiegoś zachowania. Trudno je na razie sklasyfikować, ale na pewno było to zachowanie obraźliwe i naruszające jej integralność cielesną i ja to rozumiem, bo też byłam w wielu takich sytuacjach, gdzie mężczyźni jakby próbowali przełamać jakąś moją niechęć do czegoś, stawiając mnie w sytuacji jakiejś już gotowej, tak, już zastanej, więc ja to rozumiem i tutaj faktycznie to nie jest żaden matriarchat, no bo my nie mamy żadnego matriarchatu przecież. To się jeżeli, tak mówi, to znaczy nie, przepraszam. Liczymy od strony, ta nie, no ja się często na ten temat kłócę, zaraz dam powiedzieć, no jeżeli spojrzymy tak materialnie, ja tak lubię patrzeć, no to większość zasobów, kierowniczych stanowisk, władzy i tak dalej należy do mężczyzn, więc nie mamy żadnego matriarchatu, mamy krążące w przestrzeni różne idee feministyczne i niektóre z nich są jakoś tam wykrzywione, ale jeżeli patrzę na przykład na to wykrzywienie, jakim jest pozytywny stosunek do prostytucji u części feministek, to widzę, że to nie jest matriarchat, tylko to jest na korzyść mężczyzn tak naprawdę, no bo komu się opłaca, żeby ta prostytucja istniała i pogarszała pozycję kobiet? No oczywiście, że mężczyznom, no przecież nie jest to matriarchalne, no tym bardziej, że na prostytucji się naprawdę tak nie zarabia, będąc taką przeciętną sex workerką, jakby... Znaczy, na przeciętności w żadnym zawodzie się dobrze nie zarabia, nawet w prawniczych zawodach czy dziennikarskich, natomiast chcę, gdzie ten materiał... No ale na pewno lepiej być Kąckim, który jest chwalonym dziennikarzem, jego książki się sprzedają, dotąd budził raczej jednoznacznie pozytywne skojarzenia, niż być jakąś dziewczyną, która kojarzy się z tego, że ktoś jej pokazał swoje przyrodzenie i coś zrobił. No wiadomo, że... No ale widzisz, bo ty nie czujesz tutaj takiej przewrotki, to znaczy jakby po pierwsze nie uważam pani ofiary za prostytutkę i to ja tylko chciałem powiedzieć, że się w nią wcieliła, tak? Zauważyć sytuację, że nie miała problemu z wcielaniem się po jakimś tam czasie i że ta trauma może być sfabrykowana i że ona może po prostu, bo ja chciałem tylko powiedzieć kilku takich precedensach. Mamy, kojarzysz takiego człowieka, Julian Assange, tak?
to tak. jest. I on miał taką sytuację, że jak już był taki bardzo sławny, co najmniej jak Kącki, pojechał sobie do Szwecji i robił tam wykłady, tak, i ludzie przychodzili, kobiety, te takie w cudzysłowie grupiste, które przychodziły na jego wykłady, to miał kontakt seksualny, powiem tak medycznie, z jedną, a później miał kontakt seksualny z drugą i one o sobie nie wiedziały, ale jak się kiedyś dowiedziały, to oskarżyły go o gwałt. Obie, ponieważ one nie wiedziały, że on tylko, nie tylko z nią. No i oczywiście, ponieważ w Szwecji to prawo jest bardziej drastyczne, czego nie oceniam, ale to spowodowało, że amerykański wywiad zażądał tej ekstradycji, tak, ze Szwecji, musiał uciekać i facet przeżył w jakiejś tam boliwijskiej ambasadzie w Londynie ileś tam lat, bo się bał wyjść, bo go aresztują i jak ucieknie do Szwecji, to pójdzie za gwałt, jak pójdzie do Stanów, pójdzie za coś innego. Uważam, że Me Too czasami jest po prostu taką pałką, która naprawdę prawdziwego problemu robi po prostu kij baseballowy. Popatrzmy na przykład na sprawę Kevina Spacey'ego, który był oskarżony, zniszczyli go totalnie, on był na szczycie, pozrywano z nim kontrakty, filmów niedokończano, wyrzucano go z seriali. Po kilku latach okazało się w sądzie brytyjskim, o którym można powiedzieć, że jest niezależny, że jest uczciwy, oczyszczono go z wszystkich zarzutów, tak? Ja mu bardzo w ogóle kibicowałam, tylko to akurat nie było oskarżenie przez kobietę, to jego oskarżył mężczyzna. I ja nie mówię, że oskarżeń nieprawdziwych czy robionych po to, no bo ten Assange, no to też był po prostu, miał wrogów politycznych, więc można na kogoś... A, przepraszam, czy Kącki nie miał wrogów politycznych? No przepraszam. Nie sądzę. On tam... Przepraszam, pisał przeciwko Kościołowi, przeciwko tym. Ja nie chcę oczywiście robić z niego ofiary politycznej, natomiast umówmy się, że wrogów każda wybitna jednostka, a umówmy się, Kącki jest wybitną jednostką, ma wrogów. I oczywiście nie chcę mówić, że on nie jest winny, ja tylko nie chcę, żeby z niego robić potwora, bo to jest co najwyżej koszmarek, poczwarka. Nie uwierzę, że w dziewczynie, która się rozbiera za pieniądze, facet w średnim wieku z ptaszkiem w ręku wywołuje traumę. Ja oczywiście wolę, jak Kącki trzyma pióro w ręku, nie ptaszka, ale zdarzyło się tak, jak się zdarzyło i ja to odebrałem trochę jako taka chęć do walenia, bo kilku innych panów i pań, które go nie lubiły, nagle wysunęły przeciwko niemu wielkie działa i facet jest zniszczony nie dlatego, że on pójdzie siedzieć, bo ktoś mu zrobi sprawę, bo takich spraw nie będzie, ja jestem przekonany. Natomiast on jest po prostu stał się śmieszny, stał się pośmiewiskiem, tak? To jest mój odbiór. Dla mnie jest przegrywem. Może tak, może to będzie jakaś przestroga. A pani ofiara się wybiła, bo szczerze mówiąc absolutnie nie wiedziałem o jej istnieniu, o tej książce i nie chwyciłbym za tą książkę, gdyby nie afera z Kąckim, żeby spróbować zrozumieć tą sytuację. Ja znałam jej książkę i znałam jej ideę. No też trzeba powiedzieć, że ona tę książkę napisała później niż to, co tam się zdarzyło z Kąckim. No to tym bardziej. Tutaj pozytywnym skutkiem może być to, że młodzi mężczyźni, jak i również starsi, dostaną taką informację, żeby się nie masturbowali w obecności kobiet, bo kobiety mogą to sobie zapamiętać. Ale generalnie, wiesz, jak już tak przechodzimy do tego masturbowania, po pierwsze, za wyjątkiem mnie jednego na świecie, wszyscy się masturbują, tak? Tylko nie wszyscy. Ale będąc sami. Ach, czasami do fali, no, także generalnie. No tak, no ale na przykład, jeżeli mówimy o, no bo to już niekoniecznie jest o feminizmie, bo tutaj, znaczy ja się w ogóle nie zgadzam, że jest jakiś matriarchat, po prostu jest feminizm, który nie mogąc załatwić jakichś poważnych spraw, staje w obronie jakichś stanowisk, które są dosyć dziwne, z tą prostytucją na przykład, ale
No tutaj można też powiedzieć o różnych zachowaniach męskich, które są wybitnie niefajne. No nie nazwiemy ich gwałtem, ale na pewno nazwiemy je dyskomfortem. Na przykład tak zwane dick piki. Którakolwiek kobieta była na jakiejkolwiek apce randkowej, to dostała tych zdjęć właśnie czyjegoś przyrodzenia bardzo dużo. Nie prosiła o to, bo nasz erotyzm generalnie nie polega na tym, że jak zobaczymy penisa bez człowieka, to natychmiast po prostu aż się pocimy z zachwytu. Więc to jest niechciane, to jest naruszanie czyjejś przestrzeni, czyichś zmysłów i tak dalej. Kobiety zwykle takich panów blokują po prostu. Zwykle powiedziała. No zwykle, no bo czasem im wybaczą, czy po prostu nic nie odpowiedzą na przykład, ale jest to działanie właśnie wynikające z czegoś podobnego, czyli z jakiegoś takiego przekonania, że ona na pewno będzie chciała, albo ale może wiesz, to też trochę... ale mi to sprawi przyjemność i ja to zrobię. No i w tym sensie to są toksyczne wzorce. Nie powiem o nich kultura gwałtu, bo nie lubię takich przesadnych słów, ale nie... No nie wiem, kobiety nie robią takich rzeczy, żeby komuś tak prosto w nos władowywać coś, na co on nie chce patrzeć. Naprawdę? Ja powiem tak, że... ale... Faktem jest, że mnóstwo kobiet wysyła swoje części intymne e-mailami. No i tak, ale części intymne kobiet mają to do siebie, że odbiorcy chcą je oglądać. A widzisz, bo ja mają dostałem. To do siebie, że kobiety nie chcą ich oglądać, tak? Bo trochę erotyzm. Ja kiedyś dostałem, może nie intymną część, ale takie zdjęcie, którego nie chciałem dostać, tak, od koleżanki z pracy i mówię, o, jestem na treningu, czy coś w tym stylu, tak, i takie rzeczy się w drugą stronę też zdarzają, nie powiem, że, no, wiesz, czasami po prostu trzeba mieć trochę tolerancji, bo i też nie, kompletnie nie rozumiem, co jest złego w męskiej, że tak powiem, masturbacji, skoro kobiety też to robią, to jest po pierwsze. Po drugie, co w tym jest złego? To nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że pytam się kobiety, przepraszam, kochanie, czy mogę sobie zrobić dobrze? To przecież to jest jakiś absurd, dochodzimy do czegoś takiego, wiesz, wygląda to w ten sposób, że jeżeli są dwie osoby na randce, tak, i już nie dochodzimy do momentu masturbacji czy intymności, ale jak ci facet nie odpowiada, to wychodzisz. Tak? I odwrotnie, i facet spotyka się z dziewczyną i też odchodzi. Dużo większym dla mnie problemem jest, kiedy facet, co się też niestety często zdarza, dzwoni później do dziewczyny, czy tam pisze jej wiadomość, że byłem z tobą na randce, nie poszedłem do łóżka, oddaj mi za kawę. No, no takie rzeczy się niestety zdarza. No tak, to też jest ciekawe w ogóle do jakiegoś zanalizowania. Nie, no jednak ja bym powiedziała, że ja jestem wiekowo znacznie bliższa jemu niż jej, a mimo wszystko dla mnie nigdy takie zachowania nie wchodziły w zakres dopuszczalnych zachowań, żeby ktoś, no nie wiem, jak rozumiem, ona tam nie chciała z nim uprawiać seksu, więc on się zaczął masturbować. No nie widzę tego jako normalnego zachowania, widzę to jako zachowanie dosyć obrzydliwe. No. Nie wiem. Poza tym generalnie jest tak, że cała motoryka relacji między kobietą a mężczyzną nie zawsze polega na tym, że ludzie potrafią odczytać swoje znaki, tak? A z drugiej strony ja wiem, że można to odebrać jako coś obrzydliwego, ale można to też trochę odebrać jako komplement, tak? Kobieta również może poczuć się obrażona i dotknięta, zresztą mężczyzna też. No nie, ale kiedy tutaj, partner w ogóle ją zlekceważy, nie chce, tak? To też jest niechciana reakcja, to też może zranić. Nie wiadomo, co ona mu tam powiedziała. I jakby wracając do filmu. Może się dowiemy, bo to ma być opublikowane, ale nie. Proszę, naprawdę. Nagranie było, ale samego głosu. Przepraszam, głosu masturbacji.
Nie, no co, o czym tam rozmawiali? Aha. Było takie hasło, że molestowanie to nie jest komplement. No i generalnie warto to powtarzać, że no, w ogóle okazywanie jakiegoś podniecenia seksualnego osobie, która nie jest erotycznie zainteresowana kimś, no, mieści się w kategorii zachowań niechcianych. Nie? No, znaczy przecież, no, ogólnie wiadomo, że kobiety spotykają się z większą ilością zainteresowania erotycznego niż mężczyźni. I tak jest. Jeżeli chodzi o ciebie, to generalnie potrafiłbym się zgodzić, ale ja też nie narzekam. No, no nie, ale chodzi o to, że no i na jakichś apkach randkowych, gdzie kobiet jest mniej. Różne takie sytuacje, no kobiety są, jakby spotykają się z większą atencją jakby niż mężczyźni. Wynika to też z wielu... To zależy od kobiet. Naprawdę, uwierz mi, jest wiele kobiet, które nie spotykają się z żadną atencją. No, no tak, ale one też chyba nie byłyby zachwycone, jakby ktoś się przy nich masturbował. To... Nie wiem, to znaczy nigdy nie byłem kobietą, natomiast ja jakby nie demonizowałbym tak strasznie masturbacji. Oczywiście to było głupie. No, nie, ale to nie jest grzech, no ale się tego nie robi publicznie, tak samo jak nie się... Nie było publicznie, nie... przepraszam, niezainteresowana kobieta przychodzi do ciebie w nocy, tak, czy jest u ciebie w nocy w domu i ona jest absolutnie niezainteresowana tobą, ale przyszła do ciebie z jakichś powodów. Jakby... No, poprawiać jakiś artykuł. Poprawiać artykuł poszła, tak. Ja pamiętam, że jak byłem młodszy, to chodziłem na randki i uczyliśmy się razem z koleżanką angielskiego. No tak, ale znaczy nie wiemy, czy to było nocą. Nie, no, chcę powiedzieć tak, no, że użyto tutaj jakby za dużych słów do tej sytuacji. I tu jakąś nauką, którą możemy wyciągnąć, jest to, żeby zmniejszyć to, no tak jak Stanowski powiedział o realnych słowach rzeźniczaka, a tutaj to urosło tak, że już nie wiemy, co się stało, ale jeżeli możemy wyciągnąć jakąś naukę, to że pewnego typu zachowania po prostu są niemile widziane i tyle. No ja wiem, ale jakby umówmy się co do tego, że ma to też jakieś swoje, że tak pozytywne to znaczy rzeczy, bo always look on the bright side of life. Zaczynamy mówić nie o polityce, o więźniach sumienia, to już tam, tylko rozmawiamy o rzeczach bardzo ludzkich, bardzo przyziemnych i oczywiście możemy się zgadzać i nie zgadzać. Oboje się zgadzamy, że użyto armaty do polowania na wróbla. Nie zgadzamy się tutaj, kto był ofiarą, bo tak naprawdę pierwsza zasada kryminalistyki mówi o tym, zobacz, kto tu na tym skorzystał. I ewidentnie skorzystała dziewczyna, która dołączyła do tego Instytutu Reportażu jako wykładowczyni, a kiedyś była studentką. I ewidentnie w momencie, kiedy traci jednego swojego kolegę z zespołu z jakiegokolwiek powodu, to automatycznie staje się jakby... silniejszym elementem tego. Wypromowała swoje nazwisko, które oczywiście może ja jestem totalnym ignorantem, że jej nie znałem, ale może mi się to nazwisko gdzieś nawet obiło o uszy, ale nie była to taka osoba, o której bym zamarzył, żeby przeczytać książkę. I jedyny powód, że sięgnąłem po tą książkę, zresztą nie doczytałem do końca, było to, że to Kącki zwrócił na nią uwagę, oczywiście nie w kontekście dziennikarskim, no ale zobaczyłem i ja jej absolutnie nie potępiam, natomiast absolutnie potępiam jej zachowania, bo oprócz tego, że się wcielała w go-go dancerkę, to jeszcze się później w fanatyczkę księdza Rydzyka wcielała i dla mnie to jest taki, to nie jest dziennikarstwo, to jest po prostu taki agent Tomek w spódnicy, taki oportunizm totalny, tak? Tego to nie znałam, no ale to ciekawe. No tak, tak, ma zdjęcia z posłami PiS-u, zrobiła reportaż z urodzin Radia Maryja. Moim zdaniem te koleżanki prostytutki, które dały się naciągnąć na zwierzenia, część z nich może czuć się oszukane, tak? Bo nie wszystkie są dumne i ludzie mają być prawo nie być dumni z tego, co robią, tak?
To jest prawda. To jest prawda i to jest w ogóle ciekawe, bo to jest też, widzę, że już tu bardzo długo rozmawiamy, że to jest też taka kwestia, że taka polityka właśnie jakiejś takiej dumy, widzialności stosowana teraz, no początkowo do LGBT, teraz stosowana właściwie do wszystkiego, ona jest bardzo mało taka materialna, bo nie polepsza czyjegoś bytu, tylko polepsza jakaś narracja się rodzi, a poza tym mamy prawo nie być dumni z jakichś swoich tożsamości. Mamy prawo traktować je, no prawda, no tak, no nikt nie będzie dumny z tego, że nie wiem, jest przewlekle chory, tak? Z czego tu być dumnym? I wiesz, i tak samo jak ona wkroczyła w prywatność, zdobyła zaufanie i wykorzystała koleżanki z klubu Go Go, wykorzystała w ten sam sposób dewotki z Radia Maryja i polityków PiS. Autentycznie są jej zdjęcia na przykład z jenotem, tym europosłem, nie pamiętam jaka się nazywa, taki dziwny człowiek, w każdym razie są dostępne w internecie, to tak samo wykorzystała i nadużyła rzeczy, które były bardzo intymne z Kąckim. To może nie było miłe, ale powiem ci szczerze, że jestem głęboko przekonany, moje przekonanie opiera się na intuicji, że to, co ona jemu powiedziała i to, czego pewno nie puści z nagrania, też nie było miłe. Że to był ping-pong, a nie agresja seksualna. Bo dla mnie agresja seksualna i na zgodę znaczy, wymaga seks, ale nikt tego nie wie, bo ona tego nie napisała, a Kącki o tym nie mówi. Może nawet nie pamiętał, co tam powiedziała. Może powiedziała z tym do ludzi. No, może, ale w każdym razie jakby podobna sytuacja, jak już mówimy o tym Californication, nie wiem, czy znasz ten serial, tam też była taka scena, że była pracownica, która właśnie tak zdobyła miejsce swojego szefa albo jego pozycję agenta, że po pierwsze nagrywała go, jak się analizuje, a po drugie prowokowała go do tego, więc ja nie twierdzę, że w tym wypadku tak było, natomiast wydaje mi się, że ona ewidentnie skorzystała na tej sytuacji, bo się bardzo wypromowała, bo się bardzo wybiła. To zobaczymy. A Kącki totalnie stracił, jest w oczach bardzo wielu ludzi totalnym przegrywem i cały ten... Ale ta sprawa jest dynamiczna, bo na pewno jakieś ustalenia będą i może to zupełnie spłynąć, no przecież Dymek też był oskarżony o nie wiadomo co i w tym momencie został oczyszczony i zresztą ja Dymkowi kibicowałam także temu Kevinowi Spacey, znaczy bo jakieś takie mam wrażenie właśnie, no to jest też jakaś intuicja obserwacji sfery publicznej, że czasami te sprawy są dęte. No tak. I tutaj bym właśnie z potępieniami, z takimi interpretacjami bym ruszała wtedy, kiedy wiadomo o co chodzi. Dlatego z tym rzeźniczakiem, który jest chłopakiem przystojnym, wysportowanym i w ogóle, więc tam nie było żadnej takiej akcji, że jakaś tam go nie chciała czy coś takiego, tylko że z kolei on w stosunek jego do własnych dzieci, których ileś już tam narobił, jest po prostu okropny i jest to ale widzisz, bo był, jak już mówimy o rzeźniczaku, bo zadałaś mi zadanie domowe przed programem i go odrobiłem, to rzeźniczak również jakby znany jest tego i opowiadał o tym Stanowski, że do dziecka, które było śmiertelnie chore, bardzo dobrze podchodził i on w ogóle pomagał dzieciom i w odróżnieniu do na przykład Lewandowskiego nie robił sobie zdjęć z chorymi na raka dziećmi z rurkami w nosach, tylko po prostu pomagał, dawał pieniądze, jakkolwiek pomagał, tak starał się. Ja już nie pamiętam z tym jego dzieckiem, które było bardzo ciężko chore i zmarło zresztą, ale tam chyba była zrzutka, to nie było tak. Ale widzisz, tą zrzutkę to nie zrobił rzeźniczak, tylko matka. I tam to też jest takie pomieszanie z poplątaniem, bo oni zbierali na leczenie w Izraelu, na które rzeźniczak nie chciał się z kolei zgodzić, dlatego że lekarze w Polsce twierdzili, że to może być niekorzystne dla dziecka przewozić go. I wiesz, to jest, znaczy wiesz, generalnie
bo jest jeszcze jedno rozwiązanie tej sytuacji, o której powiem, ale generalnie ten świat celebrycki czasami po prostu tak sobie miesza i pokazuje te wszystkie flaki i wnętrzności. I to jest obrzydliwe, nie to, co ten Kącki robi, tylko że oni to po prostu mówią o tym publicznie, tak, sprzedają siebie, prostytuują się jakby mentalnie w ten sposób. No znaczy tak, czy takie zdanie Stanowskiego, mi się wydaje, że porzucenie własnego dziecka, czy gadanie o jego matce, prawda to czy nieprawda, no czegoś, co temu dziecku może zaszkodzić, jak będzie mieć lat, powiedzmy 13-14, to jest... No to jest, to mówi o jakiejś nieodpowiedzialności, jeżeli, no ja jestem pedagogiem z wykształcenia, o każdej sytuacji myślę jako o czymś takim wychowawczym, jeżeli się w ogóle da, no i tutaj ten program Stanowskiego, czy cała ta sytuacja, no powinna nauczyć tego, że jeżeli ojcowie opuszczają swoje dzieci, w ogóle nie okazują im żadnych uczuć, to oznacza cierpienie dla tych dzieci, to jest naprawdę trauma, to nie to jest jakiś... To prawda, ale tak strasznie skakaliśmy z tematów, wracając do tego, już to rzeczywiście bardzo szybko płynie. Ja chciałem ci odpowiedzieć, gdzie ja widzę ten matriarchat. No więc polega to na tym, nawet z tego tekstu, który ja zresztą znam jeszcze w linku tego Kąckiego, bo akurat w internecie nic nie ginie i oczywiście mam link do tego tekstu, wynika to, że to był facet, który był po pierwsze nie był uprzywilejowanym patriarchą, tak, tylko był self-made'em, tak, który wyszedł z bardzo trudnych warunków. W dodatku, że tak powiem, on, no te kobiety, z którymi on był, to też w jakiś sposób przez ten kontakt z nim się jakoś dowartościowywały i one też, że tak powiem, wyssały z niego tam część niego, tak, też jakby mieszały mu w życiu w różne sposoby, no już przykładowa ta ofiara, która też jakby no, bardzo mu zaszkodziła. A matriarchat może być pokazany w tym, że no, faceci mają taką potrzebę udawania innym, sobie, że są na tym topie, bo tego się od nas wymaga i to często jest naprawdę bardzo męczące. To można przestać to robić. To się tak mówi, ale to nie jest łatwe, tak? Ten Kącki tam wspomina chyba w kilku momentach, powtarza się z tym akurat, że on ten kontakt z matką ma, tak? Z ojcem, nie? Ale z matką tak i ten brat trochę był dla mnie niezrozumiały, ale też jakby w ogóle się nie zniesmaczyłem Ewą Vanat, chociażby z tego powodu, znaczy ja znałem Ewę Vanat osobiście, nie powiem, że byliśmy przyjaciółmi, wypiliśmy dwa razy kawę, no ale była dla mnie jakimś autorytetem, jeżeli chodzi o stosunki, relacje męsko-damskie, miała te programy z doktorem Depko i była przede wszystkim bardzo mądrą kobietą. Jeżeli Kącki miał więcej szczęścia ode mnie i był z nią w przyjacielskich stosunkach, to miał prawo się na to powołać, tak? A ten jego matriarchat polega na tym, że no, takich chłopców samotnych, takich związków matka i syn kształtują matki. To one ich uczą, jacy mają być. Skąd taki Kącki miał nabyć tych takich kompetencji, że tak powiem, emocjonalnych w relacjach z kobietami, kiedy jakimś takim wzorcem była kobieta, była matka, tak, a te wszystkie inne to jakby, nie wiem, szukał może matki, nie wiem, może za głęboko wchodzę, to jest amatorska psychologia, natomiast ja poczułem żal w stosunku do tego człowieka, później bardziej niż z Bukowskim skojarzył mi się właśnie z tym filmowym Bukowskim, czyli z Hankiem Moody's Californication. I poza tym pomyślałem sobie, facet tyle dobrego zrobił i oczywiście nie można mówić, stawiać znaku równości między nim a Polańskim, bo Polański doszedł do aktu pedofilskiego, może trochę był wmanewrowany, ale to absolutnie go nie usprawiedliwia, tak? Tak jak Edyp, który jak się dowiedział, co zrobił, wdłubał sobie oczy, oczywiście nie namawiamy pana Romana do dłubania sobie w oczach, natomiast faktem jest, moim zdaniem, że Kącki tutaj jest co najmniej tak samo ofiarą, jak ofiara, tak? I bo to on tak naprawdę traci, a ona tak naprawdę zyskała większość sympatii. Mam wrażenie, że wyborcza, która go tak totalnie odrzuciła na tak wczesnym etapie, znaczy odrzuciła, zawieszony jest, nie jest wyrzucony. No ale najpierw się nim zachwycili wszyscy.
Tak, ale to jest takie dmuchanie na zimne. To jest taka łaska pańska, na pstrym koniu jeździ. No zobaczymy, być może to spłynie. Zobaczymy, jak będzie. Mi się wydaje, że te struktury faworyzujące mężczyzn jednak się mocno trzymają. Jeżeli ona na tym skorzysta, jest to niewykluczone. Niekoniecznie będzie... Już skorzystała. No ale na chwilę być może, niekoniecznie będzie to matriarchat. Ja nie chcę się tutaj wypowiadać o niej negatywnie, no bo jednak przeżyła rzeczy, które nie wydają mi się przyjemne. No jest, no pytanie, zupełnie szczerze, tak jak do kobiety, wolałabyś narwanie zęba, czy oglądać faceta, który się analizuje, no? Ale rwanie zęba się dostaje pod znieczuleniem. No. Poza tak. tym, mamy gasiłaś mnie totalnie. Nawet ze znieczuleniem. Podejrzewam, że Kącki też już nieźle był znieczulony, skoro to zrobił. Dlaczego mamy mieć takie dylematy? No zobaczymy, jak będzie. Nie jest to dla mnie żaden matriarchat. Wydaje mi się, że czegoś takiego. Bo widzisz, ja się źle nieprecyzyjnie wyjaśniłem. Matriarchat dla mnie to jest to, że po prostu matriarchat tworzy takich facetów, którzy mają takie rodzaje zachowań, tak? Dla mnie zboczeńcem to był ten amerykański producent Epstein, który rzeczywiście. To są źli ludzie. Nie róbmy tego, bo on nic takiego porównywalnego nie zrobił, dokładnie. A tam, wiesz, na stronach feministycznych porównywali go z Polańskim. To nie chodzi o to. Ale to jest, no może to nie jest właśnie takie naprawdę feministyczne, bo feminizm jednak stara się realnie opisywać rzeczy, więc nie, on tutaj nie jest winien takich rzeczy. Ale jeszcze chciałam jedną tylko rzecz powiedzieć, już kończmy, bo tak możemy gadać pewnie długo, że dla mnie ten artykuł, dla mnie ta maniera była nieznośna. Ja z kolei jego książek nie znałam, znałam jego wypowiedzi, znałam jego śledcze dokonania. Tam no, on tropił bardzo złych ludzi, więc tutaj szacunek. Ale to, że on ma prawo robić takie rzeczy, bo on jest taki biedny, bo on tak się namęczył, bo on ma taki ciężki charakter, bo on się wychował tak, a coś... Nie usprawiedliwia to jakichś niewłaściwych zachowań. No nie przyjdę do pracy na uniwersytecie i nie powiem, wiecie co, teraz będę wam się zachowywać okropnie, ponieważ nie wiem, pokłóciłam się ze swoim... Tak, ale to znaczy ja tego nie znaczy... Ludzie mówili, to znaczy ja miałem też zresztą takie odczucie, że to nie była próba usprawiedliwienia się, tylko próba jakby wyprzedzenia ataku. Tak, to, że... tak mówiono, tak. Tak poczekamy, zobaczymy, co z tego... Ja mam jeszcze taką jedną bardzo malutką szansę na to, że oni w pewnym momencie pokażą się razem gdzieś na YouTubie, czy na Pudelku, czy gdzieś powiedziemy, aleśmy was wkręcili. To było najfajniejsze, no ale... Chyba tak jednak nie będzie. Nie sądzę. Nie sądzę, ale zobaczymy. Może można zaczynać zakłady. W każdym razie, jeżeli oglądają nas ludzie związani z panią Karoliną, już powiem tak naprawdę, naprawdę nie mam nic do niej, mam do niej szacunek. Staram się zrozumieć sytuację i sprawę i nie jest to jakiś personalny atak. Mam do niej szacunek taki sam jak do każdego innego człowieka. No i bardzo wam dziękuję, że zostaliście do końca. Tutaj poproszę jeszcze o subskrypcję, mam tu takie urządzenie. A nie wiem, czy widać, subskrybujcie. Widać? Nie widać. Ja nie widzę, ale może widzę. Ale w każdym razie tam jest napisane subskrybujcie, więc subskrybujcie, dawajcie lajki, szarujcie, piszcie uwagi. Bardzo, bardzo dziękuję pani Katarzynie. Dziękuję. Pani doktor, do zobaczenia w kolejnych programach i cześć. Do zobaczenia.